Według źródeł DOD, podczas gdy wielu Amerykanów było przyklejonych do telewizorów, oglądając politycznie naładowany akt oskarżenia byłego prezydenta Donalda Trumpa, podczas gdy wszyscy oglądali wiadomości, miał miejsce bardzo mroczny i metodyczny program. Podczas gdy wszyscy oglądali wiadomości, miały miejsce dwie główne rzeczy. Został przyjęty pewnego rodzaju nowy program polityki i przyjętych 6 ustaw. Chcę porozmawiać o jednej, ponieważ dotyczy ona wszystkich żyjących w czasach systemu bestii. Chciałbym tylko podkreślić to, co powiedziałaś o europejskiej ustawie o chipach. Bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważny krok w kierunku stworzenia fizycznego mózgu na potrzeby digitalizacji i umieszczenia go w pewnym stopniu w Europie. Dziś na koniec pomówimy o chipach, które można wszczepić. Kiedy to się stanie? Z pewnością w ciągu najbliższych 10 lat. Na początku wszczepimy je do naszych ubrań. A potem moglibyśmy sobie wyobrazić, że wszczepimy je w nasze mózgi lub w naszą skórę, a w końcu być może będzie istniała bezpośrednia komunikacja między naszym mózgiem a światem cyfrowym. Myślę, że w przypadku kolejnej wersji okularów jedną z rzeczy, z której jestem bardzo dumny i podekscytowany, myślę, że zaczniemy tworzyć konsumenckie interfejsy neuronowe. Wkrótce to będzie naprawdę ciekawe. Nie mówię o czymś, co wbija ci się do mózgu. Mówię o czymś, co będziesz nosił w nadgarstku, co w zasadzie potrafi czytać sygnały neuronowe, które twój mózg wysyła przez nerwy do twojego mózgu, a w zasadzie przenosi go na różne sposoby, które mogą być niedostrzegalne dla ludzi wokół ciebie, ale w zasadzie jesteśmy w stanie odczytać te sygnały i móc je wykorzystać i używać do sterowania okularami lub innymi urządzeniami komputerowymi. Wyobraź sobie radość płynącą z łączenia się z bliskimi, przeglądania sieci lub nawet grania, używając wyłącznie swoich myśli. Jeśli musiałeś opowiadać historię przez tyle lat, tak zanim ktokolwiek w ogóle zorientował się, jak ją zapisać, i jesteś opowiadaczem historii o cywilizacji, która pozwoliła ludziom wszczepiać w siebie implanty mózgowe, a potem nagle implanty mózgowe zostały przejęte przez maszyny, a ludzie stali się po prostu mięsnymi zombie kontrolowanymi przez korporacje. Co byłoby demoniczne, gdyby demon oszukał ludzi, ten demon byłby jak sławna postać z książek i folkloru. Ale ten demon istnieje i to tylko technologia, która po prostu objawia się poprzez pragnienie najnowszych innowacji G, które będą go stale napędzać, stając się coraz potężniejszym i pewnego dnia oszukają cię i wpuściłeś do głowy wampira. W Szwecji mikrochipy już tu są. Implanty mikrochipów korzystają z tej samej technologii, która jest stosowana w zbliżeniowych kartach kredytowych, przez co gotówka w Szwecji stała się praktycznie przestarzała. Brak gotówki na targach technologicznych. Wydarzenie chipowania dla tych, którzy chcą połączyć swoje ręce z mózgiem, z tą nową technologią. Pomyślałam, że to będzie fajne. Proces jest prosty i szybki. Wystarczy uszczypnąć skórę i w ciągu kilku sekund wszczepia się chip. Transformacja jest zakończona. Myślę, że w przyszłości wszyscy tak zostaną zaczipowani. Myślę, że będzie to dobrowolne, ale jestem z pewnością przekonany, że dla milionów ludzi posiadanie inteligentnego urządzenia pod skórą będzie bardzo cenne. Kiedy Elias idzie do pracy, nie potrzebuje dowodu osobistego i tak naprawdę nie potrzebuje pieniędzy. Większość tego, czego potrzebuje, aby przetrwać dzień, jest ukryta tuż pod powierzchnią. W jego dłoni. Czy mogę tego dotknąć? Tak. O, dziwne uczucie, to jest jak ziarnko ryżu. Tak. Ziarnko ryżu osadzone w jego dłoni to mikrochip, który służy mu za klucze, dowód osobisty i portfel. Tak, wszystko jest w chipach, więc po prostu lubię poruszać się po budynku, kiedy mam ten chip. Kupuję przekąski. O, kupmy jakieś przekąski. O nie, nie mogę tego otworzyć. W porządku. Co muszę zrobić, to najpierw włączyć mój chip, a on mnie zaloguje i stamtąd uzyskam dostęp do lodówki. Popularne programy telewizyjne, takie jak Black Mirror, wyobraziły sobie statki jako część dystopijnej przyszłości. Zainstaluj procedurę wszczepienia ze znieczuleniem miejscowym i wszystko będzie dobrze.
Więc motywem będzie bardziej kontrola niż pieniądze, niż wszystkie pieniądze świata. To swego rodzaju inwigilacja. Kiedy oglądasz przemówienie wielkiego prezydenta, wielkiego przywódcy w telewizji, telewizja może cię monitorować i wiedzieć, czy ty jesteś zły, czy nie, po prostu analizując sygnały biologiczne pochodzące z twojego ciała. Więc wiesz, że ludzie oglądają nas teraz w internecie, na całym świecie. Ta rozmowa teraz się odbywa, może nawet teraz ludzie, którzy nas obserwują, są obserwowani i analizowani, a ty wiesz, że nie tylko ty to teraz oglądasz. Rzecz w tym, że wiemy, że to oglądasz, ale wiemy też, jak się czujesz. Czy jesteś zły z powodu tego, co słyszysz, czy jesteś przestraszony, czy masz odwagę. To jest rodzaj mocy. Kiedy Stalin wygłaszał przemówienie, wszyscy oczywiście klaskali w dłoni, uśmiechali się. A teraz skąd wiesz, co naprawdę myślą o Stalinie? To bardzo trudne, ale za 10 lat będą mogli oglądać przyszłe stragany XXI wieku. Umysły, mózgi całej populacji przez cały czas, a także będą mieli moc obliczeniową, aby to wszystko analizować. Nie potrzebujesz ludzkich analizatorów. Masz po prostu dużo czynników i sztuczną inteligencję, która analizuje to. I tyle. Najgorszy reżim totalitarny w historii zmierza w stronę jednego światowego rządu globalnego z jednym ogromnym, potwornym przywódcą. Jaki jest znak bestii opisany w Biblii? Ludzie chcieliby zobaczyć, że na tym świecie są dwa porządki. To jest ogromny błąd. Potrzebujemy jednego globalnego rozkazu, proszę pana. Jak to zrobić, żeby wkroczył rząd i powiedział, że wam to ułatwię, ale będę musiał spełnić pewne wymagania? Posiadasz identyfikator cyfrowy, który zostanie dołączony do oceny zdolności kredytowej, a my przyznamy ci uniwersalny dochód podstawowy i nie będziesz musiał się już martwić o jedzenie i schronienie, będziesz się o siebie troszczył i teraz będziesz mógł realizować swoje marzenia. Czy to znak bestii, o której pan mówi? Myślę, że zanim staniemy się społeczeństwem bezgotówkowym, właśnie tego się boję, bo jest zbyt podobne, aby mógł je oznaczyć. Jest zbyt podobne do dokładnie tego, co mówi się, że nie będziesz mógł handlować, nie będziesz mógł w stanie nic zrobić. Jeśli nie masz znaku, wiele amerykańskich firm również zrezygnowało z gotówki. Będą udawać, że chodzi o wygodę, ale tak naprawdę chodzi o kontrolę, pojawienie się systemu kompleksowego. Kontrola tak kompletna, że ledwo możemy sobie to wyobrazić. Kraje takie jak Indie, Estonia, Korea, których lista jest długa, krajowe kroki mające na celu zapewnienie obywatelom, którzy chcą bezpiecznej formy identyfikacji cyfrowej, którą można przedstawić online, bezpiecznego identyfikatora cyfrowego, biometrycznie zsynchronizowanego z twoim smartfonem, a lista jest teraz coraz dłuższa. Każdemu obywatelowi Chin przypisuje się ocenę zdolności kredytowej, która zmienia się w oparciu o szereg zachowań w kilku dużych miastach w Chinach, w tym tutaj, w Szanghaju. Rząd nawet śledzi ludzi, kamery nagrywają ich przechodzących przez skrzyżowania, skupiają się na ich twarzach, a następnie publicznie zawstydzają ich na pobliskich ekranach wideo, a niewielu tutaj jest skłonnych to krytykować. To samo w sobie może stanowić ryzyko dla złego wyniku i życia, które się z nim wiąże. Witaj w swojej przyszłości. Cyfrowo współzależnym, hiperpołączonym świecie. Odrzuć pęta zwykłej rzeczywistości i dołącz do zdigitalizowanych tłumów rządzonych przez globalne e-zarządzanie ze swoim własnym obywatelem Nowego Świata, Ludowej Federacyjnej Republiki Wielkich Demokratycznych Stanów Zjednoczonych z wbudowanym chipem. Tylko jeden statek jest teraz kluczem do każdej odpowiedniej bazy danych, którą posiadasz. Jesteśmy na Ziemi. Przenosimy identyfikację na poziom technokratyczny. Poza najśmielszymi marzeniami Aldousa Huxleya i koszmarami George'a Orwella, jeden chip powiązany z twoim unikalnym numerem obywatela łączy się ze wszystkimi istotnymi dla ciebie podmiotami społecznymi, w tym z paszportem, prawem jazdy i wszystkimi tytułami licencji wymaganymi przez federację i rejestrację, i twój samochód, i ubezpieczenie medyczne, cała twoja dokumentacja medyczna, w tym obowiązkowa coroczna ocena psychologiczna, twój profil DNA i recepty, twoja rejestracja i historia wyborcy oraz twoje konto bankowe i cyfrowe uniwersalne kredyty dochodowe. Ale to nie wszystko, co chroni cię blockchain, nowy świat, obywatelstwo, zapewnia także cyfrowy ślad w każdym miejscu, w którym się znajdujesz. Od internetowych źródeł wiadomości po wszystkie twoje konta w mediach społecznościowych, uwierzytelniając cię w internecie, aby zapewnić bezpieczne, spokojne społeczeństwo, w którym nikt nie może nikogo urazić, ponieważ nikt nie może ukryć ciągłego czasu rzeczywistego.
całodobowe śledzenie zapewnia naprawdę spokojną cyfrową utopię dla wszystkich. Koniec ze strachem przed kradzieżą tożsamości lub zapomnieniem tych nieznośnych haseł, ponieważ Twój cyfrowy obywatel, znak, zostanie zweryfikowany biometrycznie na podstawie Twoich odcisków palców, skan, druk głosowy, przepraszam, i mapa twarzy. Do Rzymu, do Anglii, do Paryża, do Waszyngtonu, do Estonii. Od oceanu do oceanu. Do cholery, do wszystkiego, do wszystkich oceanów. Bycie cyfrowym rezydentem oferuje nową koncepcję wolności bycia obywatelem globalnym w ramach Waszego pozbawionego granic cyfrowego nowego porządku świata. Co wiemy, że w pewnym momencie wszystkie centra finansowe i wszystkie regulowane uprawnienia wkrótce znajdą się pod jednym parasolem, a kontrola ta będzie przebiegać znacznie szybciej niż niektórzy mogą sądzić lub w ogóle o tym wiedzą. Więc wiemy, że w pewnym momencie wszystkie centra finansowe, wszystkie regulowane uprawnienia będą objęte jednym parasolem. W tych czasach właściwie się znajdujesz i chcę Ci powiedzieć, co to oznacza. Ponieważ od wczoraj, dzisiaj, prawie każda większa korporacja zajmująca się artykułami spożywczymi i produktami, i tutaj użytkownik musi się zarejestrować, teraz w tym centrum kontroli, że tak powiem, co to oznacza, że kasy fiskalne zostaną usunięte ze wszystkich sklepów, których przejście rozpoczęło się wczoraj, że tak powiem. Niektóre sklepy prowadzą to w ramach programu pilotażowego od początku roku i ponieważ działało to tak dobrze, co sprawia, że telefon komórkowy jest koniecznością, jest to absolutnie konieczne. Właściwie nie możesz wejść do sklepu, jeśli nie masz telefonu komórkowego. Więc wszyscy wiemy, co ostatecznie zmieni się w telefon komórkowy lub inne podobne urządzenie. To pozwoli Ci mieć kod, który można zeskanować. I w ten sposób wejdziesz do sklepów i wszystko, co zbierzesz z półek, będzie miało opaskę na każdej półce. To prawie jak system bez kasy, którego nikt nie będzie regulować, co dostajesz, a czego nie dostajesz, ponieważ wyprodukowali także setki milionów tych małych tabletek, powiedzmy, które trafiły do zakładów produkcyjnych, dlatego zmieniali opakowania i to już jest w opakowaniu nowym, co w zasadzie oznacza dla Ciebie za każdym razem, gdy wejdziesz do jednej z tych firm, tych placówek, które wdrożyły ten system w swoich istniejących strukturach. Praca będzie śledzona przez Twój telefon komórkowy, dzięki czemu firma będzie wiedzieć, kim jesteś w momencie wejścia do sklepu i zapewni nieautoryzowany dostęp do Twoich danych, do informacji bankowych. Po wyjściu ze sklepu, sklep będzie wiedział, co masz, co kupiłeś, więc wszystko jest modernizowane. Więc podstawa komunikacji między sieciami sklepów a Twoim kodem, Twoim osobistym kodem, wszystko, co jest obecnie funkcjonalne, sklepy zaczynają się modernizować, co oznacza, że ludzie będą mieli różne doświadczenia związane z zakupami, więc wszyscy wiemy, że jest to część nadchodzącego systemu, w którym każdy będzie miał jakiś unikalny kod. Okres boskiej komórki. Wczoraj również ogłoszono, raczej potwierdzono, że mamy społeczeństwo bezgotówkowe, że mamy cyfrową walutę i nawiasem mówiąc, dolar amerykański jest walutą cyfrową. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych rozważa utworzenie dolara cyfrowego. Cyberwaluty mają wielu zwolenników, choć krytycy ostrzegają, że byłyby koszmarem dla prywatności. Jeden z ekspertów walutowych twierdzi, że usunięcie gotówki zbliżyłoby Amerykę do totalitaryzmu. Podajemy na wypadek, gdybyście o tym nie wiedzieli, to już cyfrowa waluta, która pochodzi od wszystkich głównych instytucji finansowych, które ponownie zamówili. Pewne rzeczy zostały przedstawione, pewne rzeczy nowe, polisy i dokumenty. To pierwsza rzecz, która się wydarzyła, a wszystko to znowu ma na celu uzyskanie gotowy na ten jednostronny system, ten globalny system. To plan działania, to plan, kompleksowy plan, pod którym podpisało się 178 narodów w 1992 roku. To plan Organizacji Narodów Zjednoczonych,
I to plan inwentaryzacji i kontroli wszystkiego. Ziemi, wody, roślin, minerałów, konstrukcji, środków produkcji, żywności, energii. Wszystko na planecie, egzekwowanie prawa, edukacja i oczywiście informacja i ludzie. Więc kompleksowy plan działania, plan inwentaryzacji i kontroli, i tutaj chodzi o wymianę danych, chodzi o pieniądze, przeniesienie się z krajów rozwiniętych do krajów mniej rozwiniętych i ostatecznie chodzi o zniszczenie Twojej zdolności do zabierania głosu, zniszczenie Twojej zdolności do posiadania rządu reprezentatywnego, chodzi o zmianę Twojego rządu na rządzony, a celem jest oczywiście przeniesienie władzy z globalnego systemu zarządzania. Więc USA, NATO i niektóre kraje Bliskiego Wschodu wszyscy przechodzą na inny system, czyli wszyscy my. Więc innymi słowy, zanim kupisz cokolwiek od jakiejkolwiek firmy, najpierw przejdzie to przez rządowy punkt kontrolny, a następnie trafi do Twojego sprzedawcy lub dowolnego sklepu, w którym robisz zakupy. Co oznacza, że kiedy kupujesz na przykład w sieci Amazon albo Target w jednym z tych sklepów, nie jest to najpierw kierowane bezpośrednio do sklepu, najpierw trafia to do centralnego systemu, a następnie do jednego z tych sklepów. Więc to są dwa duże elementy, które obowiązują od wczoraj. Wszystko to zostało przeforsowane wczoraj, podczas gdy uwaga świata była skupiona na prezydencie Trumpie i jego sprawie sądowej. To dokładnie zdarzyło się w tym samym czasie, kiedy wszyscy oglądali te sprawy sądowe. I to przykuwało ludzi uwagę. Tak bardzo, że wyśledzili, kto to ogląda. I 4 czy 5 różnych zgromadzeń się utworzyło podczas właśnie tej sytuacji, i tutaj przeszły te ustawy. To jest bardzo wygodne. I cała ta sytuacja z Ukrainą jest również czymś w rodzaju czegoś, co ma odwrócić naszą uwagę od czegoś innego. O czym myślą na przykład w Kanadzie. Nie jestem teoretykiem spiskowym. Systemy są konfigurowane na znak bestii. Znak bestii nie jest jeszcze pewny. Tak naprawdę znak bestii jest taki, że będziesz musiał zostać obywatelem globalnym i będzie to powiązane z czymś, co zmierza teraz do tego, że będą ci śledzić.